Memoria Węcerza. W Airi jeżdżasz w kilka istotne zawody. W MRZ-cie organizuje Tomex, ale miło, że zostałem zaproszony, więc wypadałoby wziąć udział. Forma ostatnio słaba, starty poniżej średniej, sędzia się spóźnił pół godziny, ale przyszedł rezerwowy. No idealne zawody w MRZ-cie zaczynają. Ej, no ja rozumiem, że słabo pojechałem ten pierwszy łuk, ale no, to była odbitka. Ale no dobra, wszyscy wiemy jak to jest. Ogólnie w życiu możecie się nauczyć wielu rzeczy od naleśników. W szczególności tego, że pierwszy jest do wyrzucenia. Tak samo do wyrzucenia był ten bieg. Oraz umiejętności sędziowania Ricardo Holty w tym biegu. Ale no. Wtedy jeszcze nie wiedziałem co będzie się działo, więc pora przejść do biegu drugiego. Ale jeszcze nie wystartowaliśmy. Olgin w końcu poszła, więc Nowak, Woźniak, Kurpisz i Pitura będą mogli wystartować do biegu siódmego. I dobry start Pitury, dobry start Nowaka, co ciekawe, ale Nowak za szeroko i wchodzi Pitura! Oj! Co tam wyczarował Kacper Pitura? Fantastyczny atak na pierwszym łuku, tuż za nim Kurpisz. No mówię już takie tuż, bo wyprzedził rzeką łódkę Kacper Pitura, Jakuba Kurpisza. Tam walka teraz z tyłu między Nowakiem a Woźniakiem. Woźniak po szerokiej wyprzedza Antoniego Nowaka i jest na miejscu trzecim, dający mu tylko jeden punkt. I chyba na tym już zakończymy emocje swoim w tym biegu. Szkoda, bo naprawdę rozpoczęło się nam wręcz fenomenalnie. Kacper Pitura po tym pierwszym zerze na swój dorobek punktowy zapisze trójeczkę, a więc od zera i trójki zaczyna Kacper Pitura. No dobra, no jestem świetny, to już wiemy, ale nie mogło być tak łatwo, więc mi internet wywaliło. Próbowałem coś tam może naprawić. Finalnie zdecydowałem się na internet z telefonu. Super było. Więc w sumie to... No dobra, no można obejrzeć ten bieg. No, świetny bieg generalnie. Będę go wspominał codziennie. Tak jak 360 na Wrobelu, tak trudno nie poniosłem konsekwencji. Ale no, po giga motywującej rozmowie na wódce. Masakra. Znaczy jeszcze sobie zobaczymy. Nie no, jeśli mi wróci, to robię dwie trójki. Mark my word. Bo forma nie siada, nie? To chodź do Polonii. Stwierdziłem, że pora na comeback, co nie? Czwarty bieg był giga ciekawy. Były dwie kanapki. A do tego zostałem oskarżony o skrypty na ustawianie się. Ale... Pitura czasem wygrywa bieg 15, na miejscu drugim dojeżdża Mafioza, na miejscu 15 Petros Miwagulski i ostatni Szymon Menda. A, no tak, klasyka gatunku, czyli bieg o wszystko, bo mam 6 punktów. Potrzebuję 3, żeby mieć pewien awans, przy dwóch może być ciężko. No i miałbym słabe pole. A, bo ja już wygrałem. Okej, lubię pierwsze pole. Ale z jakiegoś powodu Wadas go nie lubi, więc mi dał w prezencie. Dzięki, U. No więc przyszła pora na... From 9 to 5, I know it's vacant, you bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool.
I fuck Shireen and went to tell my bros. Tell my bros. Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on. That burn came on. Hot sauce all at night, I rhyming, yeah bitch. Yeah bitch. Park the car, then we start rhyming, yeah bitch. Yeah bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, yeah bitch. Yeah bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah bitch. Yeah bitch. And that's a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you doing. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away. Czekamy. Mamy żołgi, zielone światło i jedziemy z wielkim finałem. Dobrze, Dabczyk, jednak Pitura. Pitura go zakłada po szerokiej, na drugim polu. Dał rad założyć Kara Dabczyka i teraz Woźniak wcisnął się przed Oskara Dabczyka. Tak się prezentuje aktualnie top 3, które stanie na podium. Dabczyk teraz podgrywisze, Dabczyk teraz atakuje Woźniaka. Woźniak jednak ciągle się broni, co za walka. W wielkim finale ciągle Pitura na prowadzeniu, ciągle drugie miejsce dla Graciana Woźniaka, który próbuje się bronić wszelkimi siłami przed Oskarem Dabczykiem, który bardzo mocno na niego napiera. Teraz Dabczyk po tym Woźniaka i obroni to. Ładny atak Oskara Dabczyka na drugie miejsce przed Graciana Woźniaka. I to on ostatecznie zdobędzie drugie miejsce, ale to Kacper Pitura zwycięża memoriał imienia Edwarda Jantarza w Gorzowie. No, fajne, przyjemne zawody. Takie nie za trudne. Przynajmniej dało się jakiś content zrobić. Ale dostałem medal od Tomeksa, więc Imo Worf. A, no i co, no, wypadałoby zrobić tego mistrza świata drugi raz. Więc następnego. Cześć.